Choć mieszkają w Polsce, to kibicują niemieckiej drużynie. Silesia Die Roten Fans to śląski fanklub Bayernu Monachium. Działa od 2016 roku, a jego założycielem jest Krzysztof Popek. Dziś kibice Bayernu spotkali się w Godowie, gdzie oglądali tak zwany Der Klassiker, czyli mecz pomiędzy Bayernem Monachium a Borussią Dortmund. Zebraliśmy się grupą kilku osób, poprzez też namowę innych kolegów, żeby coś powstało tutaj na Śląsku, także założyliśmy fanklub, no i zrzeszamy na chwilę obecną gdzieś około 60 sympatyków Bayernu Monachium. Sympatycy klubu nie tylko oglądają mecze w telewizji, ale także dopingują swoją drużynę na żywo w Monachium i nie tylko tam. Byliśmy już na meczu pucharowym Bayern Augsburg, byliśmy na dwóch meczach Ligi Mistrzów z Anderlechtem i Celtic. Teraz się wybieramy na mecz z Sewillą, ćwierćfinałowy mecz Ligi Mistrzów. I wcześniej jeszcze byliśmy na meczu z Schalke. Niektórzy z nich kibicują Bayernowi już od ponad 20 lat. Nie kryją radości, że najlepszym zawodnikiem w niemieckim klubie jest obecnie Robert Lewandowski. Jest to super sprawa, że mamy tak klasowego zawodnika, który gra w moim ukochanym klubie. Tym bardziej człowiek się cieszy, jak Lewandowski strzela bramkę. Także myślę, że każdy z Polaków może być dumny, że mamy w tak topowym klubie tak super zawodnika, jakim jest Lewandowski. Na spotkaniach mile widziani są także kibice innych klubów. Podczas oglądania dzisiejszego meczu nie zabrakło sympatyków Borussii Dortmund. Nie było tu jeszcze takiego miejsca, nawet w Wodzisławiu czy w Jastrzębiu. Teraz widzę, że organizacja tego jest na profesjonalnym, widzę, poziomie. Jest całkiem fajnie. No dzisiaj będę pierwszy raz. Dziś emocji nie zabrakło. Bayern wygrał z Borussią 6-0, a 3 gole strzelił Robert Lewandowski.